Siemanko, z tej strony Siła Spokoju TV, DJ Felix. Jak ktoś zna moje studio, to wie, że jest w nim kupę rzeczy i kupę sprzętu. I ktoś, kto będzie chciał na ostrudzie skorzystać z naszego studia, niech sobie wyobrazi, ile sprzętu zabraliśmy z naszego studia. Ruszamy. Piękna pogoda, mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Trzymajcie za nas kciuki. Yeah, big! Od czasu, kiedy ruszyłem z tej stacji benzynowej, mój kierowca, Przemek, bardzo się zmienił. I jadę od jakichś 30 minut, patrząc się na niego z profilu. Bomba job! Piękny zachód słońca. Jedziemy dalej, jesteśmy już na trasie z Płońska na Gdańsk. Także jeszcze nam zostało 100 kilka kilometrów. No i wjeżdżamy do Ostródy. Mam nadzieję, że jako jedni z pierwszych załogantów, jacy tam będą. Do zobaczenia, Ostróda. Big up yourself. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. SW, mistrzu, dojechał. Ostróda 2015 rozpoczyna. Siła spokoju weszły jako studio kontener. Motherfuckers! Siemanko, z tej strony DJ Felix, Siła Spokoju Weszy Records i mój człowiek SW z premiery. Słuchajcie, chcielibyśmy wam powiedzieć jedną zajebistą rzecz. Klimatyzator. Volkswagen LT. Zabiorę was na chwilkę tylko, żebyście mogli zrozumieć, co robiliśmy wczorajszą całą noc. Przemek. I teraz zapraszam do środka, ok? Początek wyklejanki Apama Acoustic Project. Klimatyzator, oświetlenie, nasz stolik wstępnie, nasz najpierwszy sound system, co? Że puścimy. Single Dread Sound nie System. Inaczej. Naprawdę, legenda ostrudzkiego festiwalu sound systemu. W ogóle człowiek, którego pierwszy raz w życiu dowiedziałem się, że winyl może nie mieć 12 cali. Mój kumpel, brat mojego kolegi i kumpel moich wszystkich ziomków. Familia. Single Dread. Ostruda Reggae Festival, łączność satelitarna, bez przerwy, Siła Spokoju TV. Witamy wszystkich, pozdrawiamy. Teraz chciałem wam powiedzieć, że już parę sekund od festiwalu, już tuż od festiwalu, minimalnie niedaleko od strefy gastronomicznej, która jest tutaj, od bazaru, który jest tam i od głównej sceny, która jest tutaj, mieści się miejsce, w którym po prostu powinniście się znaleźć na festiwalu. Ja zamiast siedzieć w domu, pracować w studiu i nagrywać swoje rzeczy w swoim studiu, po prostu studio przywiozłem do was na festiwal. I tam, w tamtym miejscu, na festiwalu, mieści się studio festiwalowe w białym kontenerze, które jest absolutnie klimatyzowane, mega wypasione. I właśnie chciałbym was tam zabrać i zaprosić. Zapraszam. Tak jak mówiłem, to dopiero początek przygotowań do naszego szalonego studia festiwalowego, więc bądźcie na bieżąco, śledząc Siła Spokoju Weszy Records TV na YouTube, łamane przez Siła Spokoju TV. Pozdrawiamy serdecznie Apama Acoustic Project, pozdrawiamy Red Bulla, pozdrawiamy Positive Music, pozdrawiamy ciebie, bo to specjalnie dla ciebie. Jakby nie było, sprawdźcie to, ekipa, mój człowiek Luzjan i wasz człowiek DJ Felix, Siła Spokoju Weszy Records, jest! Ja i Ola, Sporki, Siła Spokoju, ale kontenery, tutaj chłopaki grają, imprezka trwa. Dobra, słuchajcie, to jest Siła Spokoju Weszy Records Studio i tu mój DJ Tony Rose. Człowiek Hubert Drabik z nami i Sam Clayton riding here. Siła Spokoju Weszy Records Studio Container, actually Container, which means we have a studio on the Coffee Nostruda Festival. Yeah, Astruda Festival.
Szybek się wyjeżdża. Jest tutaj Ziofer, jest tutaj Zie. Chyba Tomek też na winie. Jest tutaj Gofer, jest Rzeszeń. Rzeszeń, Gofer jest tutaj też. Czy jadłeś dzisiaj Rzeszeń? Gorąco, gorąco. Malinowe kalafiory. Po nasze motto to boso w Ostródzie. To nasze motto takie tu jest, baby. Ciężka. We confident a bit in a struda. Ciężka. We confit a bit in a struda. Positive music. Chainska. We confit a bit in a struda. You don't know 15 years, you know, it's a blessing to be with the Chainska, the CSO, champions of the world, you know, Rasta. We confit a bit in a struda. Chainska, Rasta, rocking at the place. Inside the right tonight. Dobcha, dobcha. Inside the right. Hold tight, hold on, let me hold. Inside. Yes. Outside, inside. Outside, inside. Yes. Słuchajcie. Jesteśmy teraz właśnie w studiu Siła Spokoju Version Records w kontenerze na Ostróda Reggae Fest. Dokładnie tak, DJ Felix specjalnie dla was. Budi bye bye bas taipan. Bye. Dobra, mamy. Dziękuję. Panowie, bardzo wam dziękuję, o to dokładnie mi chodziło. I powiem wam też, że właściwie o nic więcej, no bo ale tak bardzo was lubię i szanuję, że zmarzyłoby mi się więcej, ale są tak blisko mieszkamy siebie, że zawsze więcej. Możemy podjechać. Ma jakiś masażer z tości. No, Ostróda Reggae Festival 2015. Pozytyw Music gra już 15 lat. Spoko, no tu jestem, ale... Positive greetingi. Ale jakiś rytm jest ten sam, czy co? Bo to się robimy razem i będzie się pojawić... Ja nie chcę tych trąb, mogę słyszeć. Humek destroy them like a basket, no jak Nix. Regenerate a man, I'm making the tricks. DJ Felix playing, Regenerate a singing. Watch ya, this ya sound, this a top ranking. I you feel this flow, Regenerate a won't go. A Ostróda Reggae Festival, show must go on! 15 lat, bracia i siostry, Positive Music Promotion, Regenerator DJ Felix, Peter, wszyscy, Maken, cała załoga, bless Fidem! Brr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 r
pozdrawia ekipę. Maken i Peter. Od 15 lat Ostruda Reggae Festival wprowadzają w życie. To Hona Bibe. No okej, okay, tak? Cześć. Hej. Hej. Cześć Marysiu. Piątka. Cześć. Hej. Cześć Zosia. Cześć, cześć. 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 Weź jeszcze tylko ten, cześć. 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 Cześć, dzień dobry. My tu przyszliśmy nagrać na płyta dla DJ Felixa. On. Bo przeczytałem, że muszę. Pozdrowienia dla całych załogantów Ostruda Reggae Festival 2015 rok, 2015 raz. Specjalny 2015 jubileusz dla wszystkich was. Nawija Jurek Dre cały czas. No i teraz DJ Felix połączysz wszystkie tamte te pierwsze, drugie. I będzie cudownie. Zdjęcie i jesteś wolny. No my też w sumie nie wzięliśmy. Ej, ale w sumie są dwa mikrofony. To można by było zrobić tak, że zrobię beatbox, a jak ktoś ma ochotę wskoczyć. To co, ja gdzie teraz wybieram sobie słuchawki sobie, żebyś tylko doszedł. Co
Zobaczcie, to jest Lucek, kolega Marcin, DJ Felix and Peter Cool. Yeah, man. Gdzieś to mordo zostawił. A tu między palcami co masz? Skąd to wziąłeś? A jak mierzyłeś koszulkę u nas? To co? No to zostawiłeś u nas na poduszce. To no. Był ostatni raz, kiedy pamiętałem. No. Czy zabrałeś wszystko na ostrudę?